W moim przypadku to były dwie takie rzeczy, tak? Pierwsza to był program Wolontariusz Kultury, Wolontariusz Europejskiej Stolicy Kultury Lublin 2016. Tam poznałyśmy się z Agnieszką Jarmą i Janią Welik, z którą potem stworzyłyśmy, prawda, Fundację Piąte Medium. I to był taki pierwszy impuls do tego, żeby robić coś więcej, poznawać nowych ludzi i działać dla tutaj tej społeczności lubelskiej. Drugą taką rzeczą to był projekt Akademia Cyfrowych Kompetencji, którą realizowałam już w Fundacji właśnie Piąte Medium i która jakby, to był projekt, w którym spotkałam się z dużą liczbą takich młodych studentów, którzy byli pełni takiej chęci do działania, chęci do pracy z dzieciakami, z seniorami. I dla mnie to był niesamowity projekt, niesamowita była reakcja tych studentów właśnie na nas. W dużej mierze z kulturoznawstwa właśnie, więc jakby tutaj nawiązanie do tego, oni czują potrzebę, że jednak jako studenci tego kierunku powinni też znać, prawda, nowe technologie, być z nimi oswojeni, ponieważ jakby one też coraz bardziej wkraczają w tą kulturę, w jej odbiór.